podchodziłam do tego pana, ten pan miał otwarte oczy, miał otwartą buzię, nie dawał żadnych znaków oznak życia. Około godziny 16 w samym sercu Poznania, na przystanku Poznań Główny, mężczyzna zasłabł. Zaledwie garstka osób zadzwoniła na numer alarmowy 112 i próbowała mu pomóc do czasu przyjazdu ratowników medycznych. Przejęłam telefon do dyspozytora pogotowia od tego chłopaka. Ten dyspozytor kazał położyć go na ziemi i zaczęliśmy go reanimować. I z pomocą policjantów podjęli wszystkie działania z polecenia dyspozytora. Próbowali użyć defibrylatora znajdującego się na dworcu. Mógł pomóc mężczyźnie, ale nie działał. Przypięliśmy ten defibrylator do tego mężczyzny, próbowaliśmy go włączyć. Okazało się, że on nie działa. Temu panu w międzyczasie zaczął się pojawiać jakiś płyn w ustach, także tutaj mój chłopak razem z policjantami postanowili go po prostu przełożyć na bok. W międzyczasie przyjechało pogotowie, a ratownicy sami zaczęli prowadzić resuscytację. Musieli przenieść mężczyznę do karetki, żeby tam skorzystać z defibrylatora. Użycie defibrylatora AED zwiększa szansę na uratowanie tej osoby blisko trzykrotnie, więc jakby to jest bardzo istotny element w ratowaniu ludzkiego życia. Niestety ratownikom nie udało się uratować 40-latka. Mężczyzna zmarł w szpitalu. Po wszystkim świadkowie wraz z, co ważne, policjantami udali się do dyrekcji dworca, żeby zgłosić usterkę urządzenia. Otworzyła drzwi pewna pani, jakaś menadżerka tego PKP. Nie wiedziała o tym, że ta interwencja jest nagrywana i powiedziała, że ona zgłaszała dyrektorowi fakt, że tutaj ten defibrylator nie działał, że są baterie do wymiany i ten dyrektor po prostu nic z tym nie zrobił. Jednak pracownica dworca nie była świadoma, że policjanci mają włączone kamery nasobne. Gdy dowiedziała się, że jest nagrywana, odsunęła się na bok. Nagrania z kamer mogą być użyte w trakcie dochodzenia lub sprzecznych wyjaśnień do rozwiązania sprawy. Na tą chwilę policjanci nie wykonują żadnych czynności w związku z tą sprawą. Informacja o tym zdarzeniu została przekazana prokuratorowi i tutaj nie zostały polecone żadne inne czynności do wykonania przez funkcjonariuszy. Dzisiaj na dworcu już defibrylatora w skrzynce nie było. To prawdopodobnie ten użyty w trakcie wczorajszej interwencji. Weryfikujemy, dlaczego urządzenie nie było sprawne, ale warto podkreślić, że w budynku dworca znajdował się też drugi, sprawny defibrylator. Naszą rozmówczynię poruszył też brak zainteresowania losem mężczyzny na przystanku pełnym ludzi. Wokół niego było pełno ludzi, dwie kobiety wokół niego siedziały w telefonie, nic w ogóle żadnej reakcji. To jest psychologia tłumu, czyli w momencie, kiedy pewnie nie bylibyśmy częścią społeczeństwa, tłumu, grupy, to ta jednostkowa odpowiedzialność ciążąca właśnie na człowieku spowodowałaby większą mobilizację do tego, żeby tej pomocy udzielić. Nasza rozmówczyni chce zgłosić sprawę popsutego sprzętu na policję. Błażej Filipiak, Puls Dnia.